czyli to antyhomoseksualny, ja by się przeczytał to zdjęcie. Przyszedłem tutaj, żeby przemaszerować z swoimi synami, pokazać im, jak pięknie możemy uświętować ten wspaniały dzień. W tak trudnych sytuacjach jest to dla nas bardzo ważne, żebyśmy mogli zaprezentować całemu światu, że jesteśmy jedną rodziną i będziemy wspierać swój naród w dążeniu do niepodległości. Niepodległość, to znaczy przede wszystkim chodzi o zakaz aborcji. Wtedy, jeżeli człowiek będzie miał prawo do życia, to wtedy ten kraj będzie niepodległy, a w tej chwili to... No to jeżeli odbieramy komuś życie, no to nie jest niepodległy kraj, tak? Ta wojna jakby trwa dalej, bo giną niewinne ofiary. Tylko dziś są mordowane po prostu w białych rękawiczkach, tak? Gdzieś tam w podziemiach aborcyjnych, w szpitalach. Niepodległość, proszę pani, to jest stanowienie o samemu sobie. Tylko i wyłącznie. My jesteśmy tu gospodarzami i my tu jesteśmy wspólnie. Razem wszyscy Polacy. Ze względu na wojnę w Ukrainie. Utożsamiamy się, przynajmniej, no może nie wszyscy, no ale ja bynajmniej. Także postanowiłam w tym Marszu Niepodległości, no Ukraina walczy o niepodległość i oby jej się powiodło. Młodzież! 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 Młodzież!